Cześć, witam Was w moim kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj jest drugi odcinek z Daily. No i dzisiaj taki luźniejszy filmik będę dawać klikom jedzenie. Nie będę za bardzo się też odzywać na tym filmiku, dlatego będzie też tak w miarę krótki, bo jestem chory i jak dłużej pogadam, no to zaczynamy tak kłuć w gardle, no dlatego będzie dzisiaj mało gadania, a bardziej więcej pokazywania. No i tak jeszcze chyba następne kilka filmików będzie. Dzisiaj miałem też nagrywać filmik ze sprzątania całego pomieszczenia, ale dlatego jestem chory, no to takiego filmiku dzisiaj nagrywać nie będę. Ale przed świętami jeszcze go nagram. No to co, stawiajcie łapki w górę, subika razem ze dzwoneczkiem. Już tam brakuje chyba 55 subów do 5 tysięcy. No zbijajcie, wbijajcie. Może w niedzielę jakiegoś lewika zrobię. Nie wiem, zobaczę. No to co, ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. No to lecimy. Zaczynamy od tej samiczki. Ostatnio była u samca. I nie wiem, tam z tyłu tak wygląda, jakby takie lekko przekopane. Będzie trzeba to w poniedziałek, wtorek sprawdzić, czy jest kotna. No fajnie by była, jakby była. Tutaj te dwie samiczki teraz są święta i obie znikną. Zostaną po prostu przeznaczone na mięso. O, tyle im wystarczy. Na gwiazdę, no to brudno tu jest. Miałem sprzątać na tutaj. Klops. Zobaczę jeszcze co z tym live'em, bo tak mówię, chwilkę pogadał, no i już zaczynam je kłócić w gardle. Bardzo niefajne uczucie. Samiczka jeszcze, dobra. Idziemy na dwór. Zacznę od samicy OSC. Wczoraj był filmik z młodych, że były 4, ostało się 2. Niestety pozostałe 2 również nie żyją. Jak to wczoraj odkryłem, ale wczoraj było już ciemno, no i nie nagrywałem. Dlatego poczekałem sobie na dzisiaj. No i cóż, samica zaraz pójdzie do samca. Ale to poza filmikiem, bo niech sobie najpierw pojedzą, a potem ją tam wsadzę i poobserwuję. No szkoda. No ale to był pierwszy wykład, więc nie jestem jakoś na nią zły, że nie odchowała tych młodych. Myślę, że nie żyją po prostu przez zimno. Jakby były 4, wszystkie 4 by żyły, no to myślę, że na spokojnie by się odżały. A tak 2, no to tak trochę średnio, że takiej piździawie. To samczyki, nie? Wodę im też naleję poza filmikiem, bo wodę im lech to jest tragedia. Bo nie ma luchy? No. One tak fajnie sięgają, tak idealnie do miski, to jest git. Dobra. Daję, bo na pewno nie cieszę. Głodne. O, tutaj wystarczy. Siano im dopcham niżej, żeby sobie to zjadły do wieczora, bo na wieczorem też będę nagrał filmik. Do tego to będą takie codzienne obowiązki w sumie tego, czyli dawanie jedzenia rano i wieczór. Tak jak chcieliście. Jutro też coś się nagra. No a w przyszłym tygodniu, aż będę już zdrowy, no to sprzątanie tam środka i ogólnie. Tak to ja, może po świętach pojawi się jeszcze jakiś nowy nabytek, bo planuję.
No, uważaj. Właśnie, no. Dobra. Tylko trochę więcej. Tutaj ten młody, no, jakoś sam zwalczył ten katar. A się zdziwiłem, bo miałem kupić antybiotyk, a jakiś student ten katar sam go zwalczył sobie. No, w sumie też dobrze. Ale będę go obserwować, żeby czasem coś tam się nie działo. Dobra, i do ostatniego sączyka naszego misia. No, misiu. Co tam? No, już daje. No, dobra. Więc rano, z rana to tyle. Idę się dalej kurować i widzimy się pod wieczór. No i mamy wieczór. Przyszedłem oddzielić samiczkę od samczyka. Tutaj dałem samicę do samca. Trzeba oddzielić. To jest samiczka jeszcze wody ma i to jest samczkowy, też trzeba nalać tej wody. Latarkę nalazłem tutaj. No, spadnie mi zaraz. A, dobra, położę ją na ziemię. Mam też lampkę włączoną w telefonie. No i chodź, samiczka. No i będę ją teraz dał do samca tak za 4 dni z rzędu, bo dzisiaj jest sobota, niedziela, poniedziałek i wtorek. Dałem miskę. Do wtorku. Potem tydzień poczekamy i się zobaczy. No. Nawet nie odklejałem tych jeszcze, tych naklejek. Ale w końcu same się odkleją. Już tu zamkniemy. I no. A więc to tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że film się Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, subika razem z dzwoneczkiem. No i do kolejnego filmiku. Trzymajcie się. No i cześć.